No, dzień dobry. Właśnie chcę pokazać, chcę pozdrowić fryzjerkę, co byłem, co Paweł mnie zawiózł i pojechał do domu. 25 zł kosztuje fryzjer. A zobaczcie, jak fajnie ostrzygła. Pani wspaniała, tyle. Ja z 3 lata tam chodzę już. Ja bardzo dobrze. A ona też i syn, bo raz ja powiem, że byłem u fryzjera, a po prostu syn przyszedł w sprawie jakiegoś samochodu. Ja tam nie wiem, nie będę się wtrącał. A ja mówię, a tak rozmawia? A później powiedziała pani fryzjerka, a to mój syn, to on ciebie bardzo ogląda ciebie. Każdy z twojej filmy, jak ty się ogółem wypowiadasz. To właśnie ostrzygłem się dla swojej ogółem wspaniałej kobiety, ale która to kobieta będzie moja, to jeszcze nie wiadomo. Wszystkie. A właśnie chcę powiedzieć, nagrać. Chcę powiedzieć, że po prostu o do sąsiada czy do kogo, że będzie sprawdzała od 75 do 2021 karalność, kto za co był karany. Ale ciekawe co, za co? O, za co właśnie? To możesz sprawdzić, za co ja byłem karany. A nie po prostu się wtrącasz jakieś obce. To było bardzo, bardzo temu. Ja 15 lat temu, może więcej, szedłem na koniec kary i po prostu po 10 latach to wszystko usuwają, karalność. Ja teraz nie jestem żadnym karanym i po prostu jestem z tego bardzo zadowolony. To było kiedyś, młode lata. Mama zmarła, a po prostu brat się wyprowadził, tato pił, świętej pamięci, przyprowadził kobietę z dwoma córkami i to po prostu wyganiał mnie z domu, też tam policja była. I to wam chcę właśnie powiedzieć. A nie, niektórzy wtręcają się, no właśnie, byłem. Flaszki zjadłem teraz chabowego. No to ja nie mam pieniędzy, ja lajtów nie robię. Ja byłem, musiałem zajechać taksówką, poczekał taksówkarz koło banku. Ja weszłem do banku, musiałem faks wziąć za tamten miesiąc od 1 do 31. Ile zarobiłem i z tego muszę się rozliczyć się. Podatek. Ja co miesiąc się rozliczam. Ja nie zbieram pieniędzy. Po prostu te pieniądze, a to chcę powiedzieć. To właśnie chcę powiedzieć, że niektórzy myślą, że ja nie wiadomo jakie pieniądze mam. Ja lajtów nie robię. Tyle czasu nie robiłem. Ja nie mam zamiaru tutaj robić. Jak się wyprowadzę stąd, to dopiero będę robił. Tak samo kamery ja kupiłem. Tak samo internet pracuje mój na kamerach. To po prostu ja z tego nic nie mam. To chociaż widzę w jaki sposób. Ktoś stoi, pobrał. To Piotrek chyba, bo ty straszyłeś policją. Ja muszę nałożyć i zobaczę, co się nagrywa. Muszę.
Paweł? Tak, Paweł. I prosił, żebyś ty wyszedł. Ja powiedziałem, nie zawiozłeś, zawróciłeś się i pojechałeś do domu. To właśnie. Puść jego. Ja, a to ja dopiero przyszedłem. Ja nagrywam filmy. Ja jestem obiad zjeść. Ja nie będę chodził.